Paryżu, po wratku eto sporu poludnych zagomdrów, my pomskają a da im krasny grusku, raho ać gomdra. Eto kontrolu a rodni rynkownia, na żywe partija, turo nuboczka rozdruki. Dobra, ja muszę sobie przypomnieć, o co tu chodzi, bo nie pamiętam. Akcedu, dziękuję ci za 2 miesiące! Elo, elo, piąteczka dla ciebie! No... Dobra, poczekaj, decyzją partii w celu ochrony narodowej gospodarki transport towarów z krajów południowych zostaje czasowo ograniczony. Maksymalna ilość towarów z danej kategorii, żywność 6, AGD 3 i chemikalia 4. Musimy to zapamiętać. Oprócz tego tak. Każdy kierowca wsiadający towar musi posiadać ważne to wiadomo. Karta bez jakiego błędu w dokumencie powinien skutkować odmową wyjazdu. Są do karty pojazdu, to wiadomo, w ramach... Przeczytam to, bo nie pamiętam już też trochę, bo miałem przerwę do sprawdzenia stanu technicznego, należy jednak pamiętać, że zły stan techniczny, no to wiadomo. O! Zjednoczone rally, kolor pojazdu czarny, częściowy numer rejestracyjny 887YE, uszkodzenie pojazdu, przebite oponu 2. Okej. Dobra, wpuszczamy! Czas najwyższy na kolejny dzień w naszym pięknym państwie. Bo zbili update i w końcu da się grać. O bogowie! Co? Dobra, dzień dobry, proszę pana! Proszę dać mi dokumenty, zobaczmy. To tak, dawno mnie nie było. Isad Sahin. Isad Sahin. Isad Sahin, to się zgadza. A dobra, 81. Ja muszę. To się zgadza. Ważne do maja się zgadza. O bogowie, to czy to się zgadza? 6683R5ME, to się zgadza. I dwie świnie, to się nie wiem, czy się zgadza. Tak, się zgadza. Dobra, na razie się wszystko zgadza. Z wyglądu wygląda. Grazduk. Dobra, zobaczmy, bo oczywiście nie pamiętamy. Się zgadza. Zobaczmy wagę. 4000 maksymalna się zgadza. Już nie ma tego? Konida? Tej choroby chyba już nie ma, bo był taki etap, że było ten. Rejestrację jeszcze zobaczmy. ATD 5306JS się też zgadza. I tutaj to przebite opony, czarny, zjednoczone rally. Dobra, panie, wszystko się, o dziwo, wszystko się zgadza chyba, dziwne jestem. Dobra, sprawdźmy stan techniczny pojazdu jeszcze. Dobra, to tak, po kolei. Przebite opony. Na razie widzę, że żadna przebita opona. Wybite szyby, zobaczmy. Ej, kurwa, jakoś tak. Wszystko za dużo dobrych rzeczy. Coś, co jest tak idealny stan? Tu niepodobne, zniszczone światła. A, zniszczone światła, wybite szyby miałem sprawdzić, poczekajcie. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. No tam też nie ma. Brak lusterek, oba są. Jak nowy salon, brak zderzaków, ja nie wiem, o co chodzi, proszę pana. Coś tu jest nie tak, wybrakowana karoseria. Co, tak długo? No bo jeszcze, kurwa, zastanawiam, proszę pana. Kurwa, no wszystko się zgadza chyba. Nie wiem, jak to panu powiedzieć, ale chyba pan może tu wjechać. Dobra, wjeżdżaj pan. No, kiedy Among? O bogowie, nie pytaj o taki ten. Mówisz Henry, no ale ja szczerze mówiąc byłem, no... Tak średnio, powiem wam, szczerze mówiąc. O, perfekcyjna kontrola. Kurwa, nic nie było się do czego przyrąbać. Kolor auta? Tutaj mamy czarny, co nie? Dobra, sprawdźmy. Takie same pustynie, trzeba by... A, na Podlasiu, że takie same pustynie, dobra. Renat Gagi. O, proszę, mamy błąd. Imię, nazwisko, już pana nie wpuszczę, wie pan o tym. Potem tak, data ważności się zgadza, tutaj ważne do... Się zgadza, Renat Gogi, no to się nie zgadza, to już ten, dwie świnie znowu przewozi. Ja widzę, że dzisiaj dużo świni przewożą. Sprawdźmy wagę pojazdu. Się zgadza. Zagr 53, zobaczmy to szybko. Zagr 53. Jak najbardziej git. No i, ale widzimy, że się już jedna rzecz nie zgadza, no. Zjednoczone rally. Zjednoczone rally jest jeden przemytnik, musimy go sprawdzić. I widzę, że też fota się nie zgadza. O, zdjęcie się nie zgadza. Zobaczmy jeszcze numer, fasę. A tu numer się nie zgadza. Ale w sumie wiecie co? Zobaczmy, czy on nie ma kontrabandy może najpierw. Ho, ho, ho! Proszę pana! Nie ze mną te numery! Co? Chcesz mi dać łapówkę?
Ile? 620? Nikt nie patrzy? Dobra, nikt nie patrzy. Dobra, proszę wjeżdżać. Proszę wjeżdżać, tylko nie cwaniekować. Zobaczymy, czy mnie tym razem złapią. Proszę jechać. Nikt nic nie widział, prawda? Uda się? No jakim kurwa cudem? Jeszcze ani razu nie udało mi się przyjąć łapówki, żeby mnie na tym nikt nie złapał. No dlaczego? Niby to jest procentowo. Przyjąłem chyba 10 razy tą łapówkę i ani razu nie, za każdym razem mnie łapią. Po co są łapówki, jak za każdym razem łapią mnie za łapówkę? O co chodzi? Jemelian! Jemelian! Umitenko! No, Umitenko, tu się. Jemelian! Umitenko, Jemelian, Umitenko, zgadza się, numery. S368-665N się zgadza. Widzimy, że ważne jest, jak najbardziej. I zdjęcie też się zgadza. Proszę pana, sprawdźmy wagę pojazdu. Proszę panu, 6000. O, proszę. I za ciężkie pojazd. Zobaczmy, czy Lich 50, czy to się zgadza też. No, zobaczmy. Pojazd się zgadza, ale za ciężko. Za ciężko, proszę pana. Swoją drogą, jaki to jest pojazd? Zobaczmy jeszcze. O, rejestracja się nie zgadza. Przebito pony czarny. No dobra, proszę pana, no, no co mam panu powiedzieć, i tak pana nie wpuszczę, ale sprawdźmy jeszcze, czy rejestracja się zgadza, BNB6138UH. O, faksy, dziękuję ci za 3 miesiące, witamy pustelnika z powrotem, witam, elo, elo. To się zgadza, dobrze, proszę pana. No to powiem panu tak. Dobra, sprawdź, to tak, waga się nie zgadza w każdym razie. A list przewozowy, on coś przewozi? Przewozi, to musimy jeszcze wyładować mu rzeczy. Bo to nie wiadomo, czy to się zgadza w ogóle. No dobra, jak to się wpisało? C, dobra. To zobaczmy, myk, myk. To nie będę chyba wyładowywać, bo to strata czasu. Dobra. O kurwa, wyładowałem. No nie chciałem w sumie wyładowywać. Dobra, Marek, weź to ogarnij, bo przecież zwróć ładunek. Dobra, zaraz zobaczymy, bo tutaj są obostrzenia. Wiadomo jakie, worek z nawozem. Czyli tak, żywność 6, 3 chemikalia. Worek z nawozem to nie jest ten, kuchenka gazowa, beczko, to chyba się nie zalicza do tego. Dobra, zobaczmy, kuchenka gazowa 3, detergenty 1, beczka oleju 1 i 17 worek. Dobra, zgadza się. Żywność jak jedyne chemikalia, chyba się ten. Czy worek z nawozem to są chemikalia? Denir, dziękuję ci za 19 miesięcy subskrypcji. Piąteczka dla ciebie, byczku. No. Coś za dużo tego nawozu? Nie, nawoz się zgadza. Ma dobrze. Tylko, czy to są chemikalia? Chyba nie. Chyba wszystko git jest. Chyba wszystko git. A i tego nie wpuszczę, bo wiadomo. Dobra, zobaczmy jeszcze opony. Tutaj nic przebitej nie ma. Przebitej nie ma. Przebitej nie ma. Dobra, wybite szyby szybko. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nie widzę. Z tyłu jest też szyba, ale nie wybita. Zniszczone światła. Jedno zniszczone światło. Myk. Jak najedziesz na ikonkę. Jak najedziesz na ikonkę towaru, to pokazuje kategorię. Ikonkę towaru. W jakim sensie? Bo chyba nie rozumiem. A widzicie, materiał budowlany AGD. No dobra, wszystko jest git, teraz widzę. To się zgadza. Nie przekracza, ale i tak go nie wpuszczę, bo waga się nie zgadza, więc do widzenia, proszę państwa. Dobra, to tak, zniszczone światła, co tam dalej było? Brak lusterek, zobaczmy. No oczywiście, że lusterek brak, bo przecież, kurwa, brak zderzaków, tu się zderzak zgadza. Tutaj się też zgadza, wybrakowana karoseria. Luknijmy okiem, ale chyba jest wszystko git. Dobra, proszę pana, i tak pana nie wpuszczę. No niestety, prawie bym wam przeszedł, ale się nie zgadza. Waga pojazdu. Do widzenia, przykro mi. Nie tap. Jakby pan nie miał za ciężkiego, to bym pana wpuścił. Ale ma pan, niestety nie ma za ciężki. A przez to, że łapówkę znowu mnie złapali na braniu łapówki, muszę zarobić pieniądze. Kurwa, jaka bieda, że znowu mnie łapali na rąbanej łapówce za każdym razem.
O bogowie! Aksedus, dziękuję ci za... O, wybita szyba na start. No nieźle, proszę pana, no nieźle. Beczkę oleju, już widzę, że chemikalia za dużo. I żywność, już widzę, że regulacje wjazdowe się nie zgadzają, bo beczka oleju, chemikalia... A nie, chemikalia 4. Dobra, nie było tematu. Żartowałem. To, dobra, ale po kolei, proszę pana. Po kolei. Tamer Unal, Tamer Unal, Tamer Unaj. No i już pierwsza rzecz, imię, nazwisko. Witam wszystkich nowych subskrybentów i dziękuję ci, Aksedus, za 5 subiczków. Piąteczka, nowi subskrybenci, przywitajcie się. Miło mi was widzieć na moim streamku. Gramy sobie dzisiaj w Kontraband Police, czyli łapie strażnika granicznego. Dobra, data się nie zgadza. Zobaczmy na zdjęcie, zdjęcie się zgadza. 52KXBH, to się też oproszę. Numer paszportu się nie zgadza. Zobaczmy, czy jest ważne. Ważne jest. No dobrze. Widzę, że się nie zgadza. Tak, waga oczywiście przetegowana. Waga pojazdu. Zobaczmy numer. Swoją drogą, on jest chyba czarny. Nie, to nie jest chyba czarny. Ale ma przebite opony. Zobaczmy, jedną przebitą oponę. Jeszcze ewentualnie rejestracyjne. Nie, nie zgadza się naszego poszukiwania. Nazwisko, tak, tak, dowód to wiem. Dobra, BLB 63, no też się nie zgadza, faktycznie. Numer rejestracyjny się nie zgadza. Zobaczmy jeszcze, czy pojazd się zgadzał, nie pamiętam, co to był Azar. Nie, a nie, 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 nie to. Kurwa. Nie, 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 Azar, V. Azar się zgadza, dobra. No to generalnie dużo rzeczy się nie zgadza. Zobaczmy jeszcze, czy przewozi faktycznie to, o czym mówi. Ta, to się, już widzę, że się zgadza. Tak tylko luknę, czy nie ma kontrabandy, ale nie widzę, dobra. Czyli to się zgadza, jak nie będę go liczyć, bo widzę, że się zgadza. No ale niestety, no proszę pana, jest tragedia, tragedia jest. Teraz tak, przebite opony. No, jedna przebita opona. Luknę tylko. O, jedna wlaga nie przekracza tego na dokumencie. Nie przekracza? Nie, no przekracza właśnie. A nie! Masz rację, nie przekracza. Ja tu trójkę zobaczyłem. Nie, to waga pojazdu się zgadza. Macie rację. Masz rację, Fox. Elo, Agniczek, nie zauważyłem. Mój błąd. No i tak go nie wpuszczę. Wybite szyby. No, widzę, że tu wybita szyba. Raz. Zobaczmy. Ta z tyłu też się liczy. Tak, ale nie jest wybita, dobra, raz wybita szyba, zniszczone światła, tutaj widzę, raz, zobaczmy z tyłu, dwa, brak lusterek, oczywiście jednego lusterka nie ma, brak zderzaków, to jest zderzak, jest, tu zderzak jest i wybrakowana kaloseria, tylko rzucimy okiem, widzimy, że ten, dobra, proszę pana, no nie mogę pana wpuścić, jest... A, dobra, jest tragedia po prostu. Jak było w Egipcie? Elegancko. Elegancko było w Egipcie. Kurwa, jeszcze jak, proszę pana. No, tragedia to mało powiedziane. To wszystko. Niestety nie mogę pana wpuścić, bo no jest... Jakby to powiedzieć, no jest, jest tragicznie. Do widzenia. Nie tap. Następnym razem proszę się nauczyć. Następny... Następny. Ach, uwielbiam moją pracę. Proszę. Perfekcyjna kontrola. Dzień dobry. No proszę, proszę dokumenty mi pokazać. No właśnie, proszę pana. Zobaczmy. Oho. No i już regulacje wjazdowe się nie zgadzają. Dobra, Amir Zorgit, Amir Zorgit, Amir Zorgit. Fello, dziękuję ci za subskrypcję na moim kanale. Piąteczka dla ciebie, byczku. 358K 35860. Oho, i numer numer paszportu też się nie zgadza. Data ważności tu się zgadza, tu się zgadza. Ale numery się nie zgadzają. Myślał, że nie zauważę, he, ale zauważyłem. No przykro mi, proszę. Dobra, typ, sprawdźmy wagę. Waga, wszystko ok. I jeszcze zobaczmy typ ZAGR 53, upewnijmy się.
Zak 53 się chyba... Tak, chyba się, tak, zgadza się. Dobra, proszę pana, no, no co pan, co mam panu powiedzieć? No tragedia ogólnie. Teraz jeszcze numer rejestracyjny zobaczmy. Imię z listu przewozowego się nie zgadza. A faktycznie się nie zgadza. Kurde, spostrzegawczy jesteście. No, faktycznie, źle przeczytałem, nie zgadza się, dobra. Zobaczmy rejestrację. No i rejestracja się też nie zgadza. No dramat po prostu. I ten gościu chce przejechać przez granicę. No nie wiem, nie wiem co mam myśleć o tym. Dobra, wyładujmy to, łatwiej będzie się liczyć. Kurwa, w ogóle ciemno się zrobiło, bo strasznie przez to, że dużo ile tam jeszcze zostało. A to ostatni klient już. Dobra, tak tylko lukam od razu, czy nie ma kontrabandy. Ale chyba dzisiaj, ale chyba on nie ma kontrabandy. Dobra, proszę pana. Już ten... Nie, on chyba nie ma kontrabandy. Proszę pana, no jest tragicznie. Zobaczmy, worek z nawozem. Się zgadza, skrzynka jabłek. Dwie skrzynki jabłek, proszę panie. No niestety, ale list przewozowy się też nie zgadza, bo ma pan dwie płatki śniadaniowe, a się zgadzają. I beczki ryb się zgadzają. Tak czy siak i tak nie mogę pana wpuścić, bo regulacje żywność 6. Tak, a ma więcej. Dobra. Proszę pana, no nie mogę pana wpuścić, no jest dramat, jest dramat. Waga sprawdzona? Tak, waga sprawdzona. Waga się zgadzała akurat. Dobra, no proszę pana, nie mogę pana wpuścić. Jakby to panu powiedzieć, dramat po prostu. Zwróć mu wszystko. Tak, ale on tak widzę, że chyba jest legit. O, swoją drogą tu kokaina się wala. Dobra, proszę pana, no co panu powiedzieć, nie mogę pana wpuścić. Z powodu wielu, wielu rzeczy nie mogę pana wpuścić, do widzenia. No dlaczego, no bo pan nie potrafi tutaj zachować przepisów. Mało zarobiliśmy dzisiaj, bo kurwa łapówka nie weszła. Ach, no z tą łapówką to nam nie wyszło. Kanister alkoholu, no można byłoby to niby posprzedawać, ale kurwa, no nie wiem. Kurwa, strasznie mało pieniędzy mamy, no szkoda gadać, to niby mieliśmy dzisiaj zarobić pieniądze, a tyle zarobiliśmy, że więcej straciliśmy, no okropny dzień, na minusie wręcz będziemy. Moglibyśmy co prawda pójść sprzedać kontrabandę, ale mamy mało tej kontrabandy. No właśnie, ale to bez sensu z tymi łapówkami. Powinno być tak, że wiecie, powinno być tak, że normalnie, no wiecie, no można łapówkę czasami ten, czasami można wziąć, czasami nie i ten i tyle, no. Konflikt na południu. O, zalew towarów z zagranicy. O, nie, napięcie zbrojne pomiędzy, kurczę, koniec pandemii. Dzięki sprawnym działaniom naszego rządu kryzys epidemiczny w kraju został opanowany. W związku z małą liczbą nowych zakażeń obowiązek szczepień zostaje zniesiony. Trwające od lat napięcie zbrojne pomiędzy Kagastanem i Albarach ostatecznie doprowadziły do zamknięcia granicy pomiędzy krajami oraz zerwania wszelkich kontaktów dyplomatycznych. W efekcie tego sporu nasz kraj stał się nowym celem eksportu dla południowych sąsiadów. W trosce o dobro narodowej gospodarki rząd wprowadza ograniczenia w transporcie towarów z zagranicy. Interesujące. Dobra. Swoją drogą, ile mam jeszcze, tylko sprawdzę. Mamy jakiś więźniów w ogóle do ekskorty? Przez to, że cały czas te łapówki przygarniam, to nie mamy... A nie, mamy jednego gałgana. No ale co, jednego będziemy? Nie, no to bez sensu. Dobra, idę spać. Jutro musimy więcej więźniów mieć, żeby ich sprzedać. Nie. Dobra, idziemy w Kimko. Dobranoc. Tam chyba na minusie wyjdziemy lekkim. Dobra, jeden minus w to, czy... Nie wierzę. Myślałem, że to tak nie działa! Ze startu. Paryżu, po bratku etosforu... Nie, no nie wierzę. ...my pomskają a da im krasny gruzku, raho ać gombra. Eto kontrolu a rodni rynkownia... Ale to jest ten sam, co nie? Ten, co był mega legit. Tak tego sprawdzę. Ta, to był chyba ten, co miał wszystko gito. No jak to będzie szybko, sprawdzimy. Tylko rzucę okiem, czy to ten. Isa, tak. I on chyba wszystko miał git, co nie? Dobra, to go od razu klepniemy, żeby już to zamknąć. Proszę, wszystko git jest.
Ta, to wiemy. Dobra, next. Dobra. Perfekcyjna kontrola. To był ten przemytnik. Zjednoczone Rally. To chyba był on. Dobra, pokaż dokumenty. Zjednoczone Rally. Ta, to był przemytnik. No i właśnie, teraz pytanie, bo on mi da łapówkę. I co? I kurwa za każdym razem? No i co? Za każdym razem? Naprawdę za każdym razem, kurczę, ten będzie mnie łapać na zawzięcie łapówki? Przecież to jest totalnie bez sensu. Dobra, sprawdźmy to. Czy drugi raz też mnie złapią? Nie, no nie da się, kurwa. Jak nie da się? Dobra. Nie, weź, zestartuj dzień. Dobra, łapiemy go, bo to przecież ten. Ale nie, no nie muszę przyjmować od niego łapówki. Chodzi o to, że nie rozumiem, czemu nie ma możliwości wzięcia łapówki, żeby uszło ci to na sucho. No dobra, bez sensu te łapówki są. Próbuj do skutku? Ej, dobra, spróbujmy do skutku. W sensie, zobaczmy, czy chociaż raz się uda. Dobra, ten to wiadomo. Ej, spróbuj do skutku, może się uda. Wiem, że nie muszę brać łapówki, ale chodzi mi o to, że teoretycznie jest jakiś procent szans, że oni nie złapią mnie na łapówce. I o to mi chodzi, czy to jest fake? Bo ja zastanawiam się, czy to nie jest fake ogólnie. Z tym, że nie ten. Poczekaj, kolejne podejście. Nie da się chyba. Normalnie się świecie, za każdym razem łapią mnie, procentowo niby to działa. Trzeci raz spróbuję i łapią mnie na wzięcie łapówki. Paryżu, powratku etosforu poludnych zagombrów. Dobra, ostatni raz robimy jeszcze ten challenge i zobaczymy, czy się uda. Eto kontrolu arodni rilkownia, nasze wypartija, turo nuboczka rozdrugni. Przecież to totalnie nie ma sensu. A ja w ogóle dzień zaczynam na minusie, nie wiem jak to się stało. Czemu ja zaczynam dzień na minusie? Co ja ostatnio zrobiłem? Dobra, no do tego to wiadomo, że wszystko jest git. A może musisz mieć lepszą załogę? No właśnie, ale właśnie tego nie rozumiem tego, no za każdym razem łapię go faktycznie na łapówce. A i tak, kurwa, ten. Może niech wyjdzie z tego, niech wyjdzie z pojazdu. Schowajmy się. Dawaj to. No dobra, on wyszedł teraz. Aj, Maryszu, eto budu problema. Ale właśnie wcześniej nie brałem narkotyku. Nie rozumiem. Czemu? Czemu nie może mi zaliczyć wzięcie łapówki? Skoro to jest losowo, to chyba powinno. Z kim byłeś w Egipcie? Z moją dziewczyną byłem w Egipcie, byczku. Paryżu, powratku etosforu poludnych zagombrów. Ja wiem. Wychodzi na to, że nie da się wziąć łapówki po prostu.
Jak ruchomy piaski w Egipcie? O, przerażające, powiem ci. Dobra, nie, jeszcze raz. Kurwa, no nie wiem, jeszcze raz. Musi się udać w końcu. Chyba, że tutaj zawsze cię łapią, ale to jest bez sensu. Chyba za każdym razem mnie złapią. Nie wiem, o co chodzi z tą łapówką. Jeszcze ani razu nie udało mi się wziąć ten. Bez porażki. O, ciekawe. Co się patrzysz, kurde? Jak miałem cię okraść? Ja mam szukać kontrabandy, jak tu gościu ten patrzy się na mnie. Dobra, weźmy tym razem. A jakąś mniejszą dał łapówkę tym razem chyba, co nie? Wtedy dał większą. Nie mogę właśnie, jak biorę łapówkę, to automatycznie odjeżdża. No dobra, jak teraz się nie uda, to już pierdzielę te łapówki. W sensie to łapiemy go. No to jest bez sensu. Aj, Mariuszu. Dobra, pierdzielę to, nie da się. Nie da się złapać. W sensie nie wiem, nie rozumiem. Powratku etosforu poludnych zagomrów. My pomyskają Adain krasny gruz. Nie rozumiem, widzowie, czy ktoś może to sprawdzić w internecie? Masz mnie to zastanawia. Jak wziąć łapówkę, żeby nie zostać złapanym? Widziałem jakiegoś typa, co wziął łapówkę, na końcu ten przełożony powiedział, tym razem udam, że nic nie widziałem. No właśnie. Czemu? No dobra, ale no nie da się chyba. Akrowrotaj. Katan, czy biznes tour będzie grany? Pewnie tak. Dobra, no trudno, łapiemy go, bo kurczę, no nie da się. Normalnie w świecie nie da się ten, dobra. Powiem ci tak, gówno mnie to obchodzi. I tak masz pan kontrabandę. O. Dobra. Przeju, ryskamy na maszynę, a ci bagra eto akariski. Oko? Chciałbyś, kurwa. Przykro mi, nie mogę. Ej, patrzcie, cały czas mam łapówkę, dziwne. Dobra, proszę opuścić na mnie teren. Jest pan aresztowany. Dobra, łapiemy go, bo i tak za każdym razem nie ten. Może nie wiem, co trzeba zrobić, żeby komendant mówił, że nie widział, jak biorę łapówkę, ale dobra. No dobra, teraz poszukajmy, kurde, kontrabandy. I to bardzo uważnie poszukajmy kontrabandy. O, właśnie, trzeba się przyjrzeć każdemu szczególikowi. Dobra, mamy tutaj kontrabandę. Ta, fura jest, dobra. Ta, zobaczmy, czy pomiędzy fotelami też nie ma. Nie widzę. Tu nie widzę. Tak, przyjrzyjmy się bar. Tu oponie tylnej nie widzę. Tutaj też nie widzę. Oni potrafią wszędzie to ukryć. W silniku, no kurwa, no nie widzę niby. Świni? Dobra, okej, okay, to będzie porąbane trochę, sprawdźmy to, kurwa. Nie wierzę, w świni to ukrył. Co za zwyrodnialec, no normalnie w świecie. No niestety świnio, musimy panią rozpróć, bo sprawa jest poważna. Hey, wait! To są sztuczne świnie chyba. Pałką. Bo może być? Ta, to są sztuczne świnie. Niewiarygodny, gościu ukrył kokainę w świni, a nawet w dwóch. No nieźle, normalny człowiek by się nabrał, ale nie Bladeusz. Bladeusz się nie nabiera, dobra, przynajmniej będziemy mieli dużo kontrabandy, dobra, chyba wsio. Panie Marek, sprzątnij towar. Ada? Arosko, Wariszu. Zobaczmy. A nie, wszystko znalezione, pięknie. Dobra, następny. Dobra, co mamy? Wiek kierowcy 37 jeszcze.
Przebitony, rejestracyjny i jeszcze czarny. To jest niebieski. O proszę, wybita szyba na start. Dawaj mi to. Proszę panie. Dwie świnie znowu? Nie, tutaj nowe rzeczy, dobra. Ile mieli na umitenko? A, to mi go do tego, to znowu, bo to są ci sami, bo dzień powtarzam. Ach, dobra, no to nie pamiętam w sumie, no to sprawdźmy go jeszcze raz, bo on coś miał na pewno źle. R7, zobaczmy czy jest data, się zgadza, 9 styczeń, ale 82 się zgadza, zgadza się. Jemelian Umitenko. Zobaczmy numer rejestracyjny, BNB 6138UH. Coś się zgadza, waga się pewnie nie zgadzała, nie pamiętam. Coś się chyba nie zgadzało. Ta waga się nie zgadzała i chyba tylko to się u niego nie zgadzało. I miał tam poprzebijane rzeczy, ale tak, chyba tylko to się u niego nie zgadywało. Ten lich chyba też był git, ale zobaczmy dokładnie, dobra. No tak, wszystko się chyba zgadza, oprócz wiadomo czego. No i stan teraz, to tak, przebita opona, raz, dwa, okej, okay. Wybite szyby. Tam widziałem, że tu już jedna była, raz, tam z tyłu nie widzę. Zniszczone światła, zobaczmy. Tutaj niezniszczone. O, Patryk Koza, 12 miesięcy, piękny roczek. Majestatycznie, brak lusterek, lusterko jest. Oraz wybrakowana, brak zderzaków. Zderzaki są i zderzak jest i wybrakowana karoseria, chyba wszystko jest. Patryk Koza, 12 miesięcy i Lytasia, 2 miesiące, siemanko, piękny roczek Patryk Koza, GG. Tutaj dla obydwu subskrybentów, siemanko, elo. Dobra, opony tu rozwalone. Dobra, no to co? No to wsio chyba, po prostu waga pojazdu i tyle. Aha, tu, a jeszcze to się mogło chyba nie zgadzało, zobaczmy. Tam chyba za dużo, nie wiem, nie jestem pewien. Chociaż nie, to się chyba zgadzało. Było 17 i miał chyba 17. Ta, detergenty, to się wszystko zgadzało. Dobra, no powiem panie tak. Waga, nie zgadza się waga. Nie mogę pana wpuścić, niestety, przykro mi. Następnym razem musi pan proszę bardziej tutaj uważać, takie ciężkie rzeczy brać. Z niego daj radę. Dawaj dokumenty. No, dawaj dokumenty, dobra, Tamer Unal. U niego się coś Tamer Unal, u niego Taser. Proszę panie, imię i nazwisko się zgadza. 8V, 2M i UH7, to się zgadza. Zobaczmy datę ważności. Data ważności się zgadza, dobra. I zdjęcie, no nie zgadza się, proszę pana, z kim? Co pan tu próbuje osiągnąć? Dobra, waga pojazdu. Sprawdźmy, no się zgadza, jak najbardziej. Azar V, zobaczmy, się upewnimy. Się zgadza. Rejestracyjny, zobaczmy. BLB nie zgadza się. No, no i co? Tam chyba regulacje, beczka oleju, żywność, chemikalia. Zobaczmy jeszcze raz. Żywność, chemikalia. No to się zgadza. Ale czy pan miał auto? No właśnie tego nie wiem. Madre do sprawiedli, czy to grud. No i się nie zgadza, no proszę pana. No proszę pana, nie ma pan jednego beczki wina, no. Proszę pana, to dramat jest, dramat po prostu. No, list przewozowy się nie zgadza, dobra, przebite opony. To jest chyba przebita, co nie? Chyba tak. Wygląda jak przebita. Czyli jedna przebita, wybite szyby. Jedna wybita. Tam z tyłu nie widać. Nie, nie jest wybita. Ta, jedna wybita szyba. Zniszczone światła. Dwa zniszczone z tej strony. Pewnie wybił po drodze, pewnie tak. Wszyscy tu piją.
Brak lusterek, jedno jest, drugie jest. Brak zderzaków, zderzak jest. Wybrakowana karoseria. Jest, dobra, proszę pana, no jest tragicznie, tragicznie. Tyle panu powiem. O! Można z nim przehandlować. Co? Papier to wódka czysta. Zobaczę, czy coś takiego mam. Może możemy coś mu sprzedać, zanim mu odmówimy w sumie. Zobaczmy. O, proszek do prania możemy sprzedać i to za dobrą przebitkę. Nice. W ogóle schowajmy kokainę może, bo się wala nam niepotrzebnie. Proszę pana. W sumie, zanim panu odmówię, może mały handelek. Dobra, zaraz przeczytam. Zobaczmy. No, biznes to biznes. Dobra, zaraz przeczytam, co napisałeś. X Mukel napisał. Z tego, co piszę na Steamie, to chłop, co chodzi po tym obszarze, gdzie się daje te różne przedmioty do kontroli, jest odwrócony w twoją stronę, to wtedy zostajesz wykryty. A gdy jest odwrócony i pali falkę, to ciebie nie wykryje. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale na początku nowego Steama możesz to sprawdzić, jeśli chcesz. Chłop, co chodzi? Chodzi ci o tego chłopa. Okej, okay, dobra. Czyli mu wychodzi na to, że musimy zrobić tak, żeby on tego nie widział. Okej. Okay. Chyba na drzwiach jest wybita. Ta wybite. No wybite szyby to wiem. Tutaj. Na drzwiach jest wybita. Nie, chyba nie jest. W sumie ciężko stwierdzić, bo. Jest wybita? Z tyłu. O kurwa, faktycznie. Dobra, proszę pana. To wszystko, nie wjeżdża pan. Mr. Peki, 16 miesięcy. Witaj podróżniku, witam cię Mr. Peki na moim luźnym Steamku. Do widzenia. Zobaczymy, czy będzie idealna kontrola. Perfekcyjna, kurwa, jak dobrze idzie. Amir Zog, Zurgit. Zurgit, no już mamy, no imię, nazwisko. Dalej, data ważności, 24 kwiecie. Nie zgadza się, mych. Następny, zdjęcie się zgadza. Ale czy numer paszportu się zgadza? Zaraz się przekonamy. DVM310PQ, zgadza się. Ajajaj, żałosne. Zaraz pewnie tu się chyba nie, list przewozowy też się nie zgadzał. Tak ten, tylko sprawdźmy wagę. Bo tą noc już, tą dzień już robiliśmy. Waga się Zagr, chyba to był Zagr. Muszę się nauczyć tych aut, żeby się nie bawić. Dobra. Sprawdźmy rejestrację. 6771ZS się zgadza, dobra. Tu chyba się nie zgadzała ilość, tak coś mi się wydaje. Dobra, wyładujmy to na spokojnie. Ale tu się chyba nie zgadzała ilość, ja tak coś kojarzę już, że się nie zgadzała ilość. Dobra, przejdźmy, miało chyba czegoś za dużo albo za mało, nie pamiętam. Ale coś się nie zgadzało, a jak się nie zgadza, to nie możemy go wpuścić. Miał skrzynka jabłek, to skrzynka jabłek 2, beczka ryb 3. Płatki śniadaniowe 3, wozek z... A nie, wszystko się zgadza, cholipka. Dobra, wszystko się zgadza jednak, ale nie może wjechać, bo regulacje wjazdowe. Za dużo ma żywności ogólnie. Ta, za dużo ten. Wszystko się zgadza, o dziwo. Worek z nawozem 8, 2... Ta, zgadza się. No dobra, to sprawdźmy jeszcze stan techniczny pojazdu, bo to nam zostało. Po kolei. Czyli tak, przebite opony... Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę nic, dobra. Wybite światła, z tyłu są, nie ma wybitych. Tutaj też nie ma, dobra, lusterka dwa są, wybite szyby. Tu chyba nie ma wybitej, tu chyba też nie ma wybitej. Z tyłu nie ma, karoseria ukradziona, znaczy zniszczona też nie widzę i zderzaki. Z tyłu... Ta, to jest chyba zderzak z tyłu, no i z przodu też jest zderzak. No wychodzi na to, że auto w idealnym stanie. Co nie? Typ pojazdu, sprawdziłem właśnie, wszystko się zgadza. Dobra, proszę pana. Nie mogę, a zobaczmy co pan Ładok chce kupić. Paczka kawy, worek papier toaletowy, zobaczę czy mam takie towary. Z niego daję.
Ja zapominam, że muszę te biznesy robić takie małe, a tu na minusie wychodzę, a tu na tyle samo. Dobra, mam dużo kontrabandy, więc trochę posprzedajemy, to będzie zysk. Czysty zysk, dobra, proszę pana. Proszę pana, no wygląda pan, zwróciłem panu oczywiście towar. No nie może pan przyjechać, jakby to powiedzieć, nie może pan przyjechać. No bo wiele rzeczy się nie zgadza, wie pan? Wiele rzeczy się nie zgadza. Kontrola zakończona. Odrzucony. Do widzenia. Dobra. Dobra, mamy trochę czasu. Ile zanieśmy, tak. To tak. Dobra, weźmy kontrabandę. Sprzedamy po prostu kontrabandy troszkę. Granat, no warto mieć zawsze przy sobie granat w razie czego. Dobra, wiecie co, to sobie tak, to odłóżmy na razie, zanieśmy. Po prostu, no muszę ten. Zaniosę, po prostu zrobimy małe ten. Małe sprzedaż zrobimy. Co nie, pojedziemy tą nową furą moją. O, cała kontrabanda. No, przyniesiemy też więźniów i ich opylimy, więc ogólnie no dzisiaj będzie mały ten. Ach, dobra, weźmy też więźniów. Proszę państwa. O, nie, przenieść do radiowozu. Tak, trzeba trochę pozarabiać, bo ostatnio to widzicie, no ciężko u mnie szło z pieniędzmi. A teraz będzie trochę lepiej. Dobra. Są więźniowie, wchodzimy do wozu. To tak, światła, syrena i silnik. I jedziemy. No, kurwa, ten wóz to nie byle jaki. Włączmy radyjkę oczywiście. Ten wóz to torpeda prawdziwa, o kurwa. O kurwa! Ale nie mówili, że taki słaby jest ten samochód. Kurwa! Uciekaj! Uf. Powiem wam, że może i szybki, ale stabilność taka 2 na 10, ale żyje. Ach, te napady na policjantów, co nie? Może jednak będę tym silniejszym, muszę chyba tym jednak silniejszym jechać, bo ten jednak jest fajny na pościgi, ale kurwa, poczekajcie, chyba się zgubiłem. Nie, dobrze jadę. Ta gra polega na, dokładnie, na byciu strażnikiem granicznym. Ciężkiej pracy jako strażnik graniczny. Dobra, i jesteśmy. Kurwa, wyłącz tą syrenę. No. Proszę pana, mam tu na sprzedaż kilka więźniów. No i myk, $500 w kieszeni. No bardziej się opłaca niż branie łapówek, co nie? Ale kurwa, po prostu, no chciałem być tym złym gliną. Ale widzicie, no nie da się chyba. Znaczy zobaczymy, może faktycznie ten trik, jak gość jest odwrócony, to nie zauważy. Musimy zobaczyć, czy to zadziała. Teraz pójdziemy sprzedać kontrabandę, no to teoretycznie na tym więcej zarobimy, co nie? Z drogi widzicie, że tu policja jeździ. No, niestety, to powiem wam, że to z jednej strony jest taki, ma swój klimat, że można tak jeździć, ale z drugiej strony to jest trochę takie przedłużające, że musimy jednak dojechać z punktu A do punktu B i po prostu to zajmuje czasu. Tak naprawdę. No i to trochę takie, no nie wiem, no nie człowiek, wiecie, zajmuje czas po prostu to niepotrzebny. Takie dojechanie, kurwa, jak się tym ciężko jeździ, co jest? Powiem wam, że fura niby szybka, ale kurczę, no jeździ się dużo trudniej. Bardzo łatwo wchodzi w jakiś ten. Poślizgi, co nie? Trzeba ostrożnie jeździć tą furą. Niby szybka, ale niebezpieczna. No ale dzisiaj to pozarabialiśmy pieniążki, no. Dzisiaj to mamy pieniążków dużo. Dobrze. Cmentarz. Kurwa, jak daleko jestem posterunek policji. Ja pierdykam.
Da się bokiem jeździć? No właśnie, chyba nie. Nie, nie da się chyba. Nic, nie, nie wiem w każdym razie, jeśli dałoby się. Chyba się nie da. Dobra, jesteśmy. Posterunek policji. Kurwa, i myk. Saltem wjechaliśmy tu. Dobra. Sprzedajmy całą kontrabandę. A dajcie warwać was idu? Poważna robota. 300, no i mamy trochę pieniędzy. No, w końcu, kurwa. Dobra, wracajmy, bo już późno. Dobra, mamy kontrabandę, to wracamy. Bo już późna godzina jest w sumie. To nie ma co, wracamy do bazy. No, może nawet stać mnie będzie na jakieś mikro ulepszonko w sumie. Więc chyba sobie coś ulepszymy, widzowie moi drodzy. Tak myślę. Za co kupię za tyle pieniędzy? No właśnie jeszcze nie wiem. Zaraz wrócę na chatę, to pomyślę. Co kupię? Może jakąś awans? Może jakiemuś Bogdanowi dam awans? Nie wiem, zaraz się zastanowię. Dobra. Dobra, jesteśmy. Kurwa, co jest? Dobra, to się często zdarza. O, mamy, tak wypierdziela mnie czasami w kosmos. Może nowy sedes? O, nowy pomysł, Foksik. Dzień dobry, pana, proszę pana, kapralu. Proszę to naprawić. Jak nowy, za 50 dolarów. Dobra, to tak, chodźmy do ulepszarki zobaczyć. No już jest późno, zaraz spać musimy iść, bo już noc jest prawie. Dobra, zobaczmy co możemy tak, ulepszyć. Możemy na pewno kwaterę, nie, nie możemy, kwatera, ulepszenie kwatery jest bardzo drogie. Możemy magazyn ulepszyć, ale musimy takie ulepszenie wziąć, żeby nas było stać na opłacenie. No możemy podwyżkę dać teoretycznie, chociaż czy oni potrzebują podwyżki? Myślę, że nie potrzebują, bez przesady. Dużo zarabiają, ulepszyć nasz wóz. No, wiecie co, mamy za mało pieniędzy dzisiaj. Nie, dzisiaj nie będziemy nic, kurczę, ulepszać. Weźmy tylko amunicję tą. Nie, nie, to, no dobra, to weźmy, niech będzie. Niech, albo nie, bo to jest do pistoletu, to aż tyle nie potrzebujemy. Widły chyba odłożyliśmy, to widły weźmy. Dobra. I kolejny dzień w naszym pięknym kraju mija. No, chodź, idziemy w Kimę, bo jesteśmy zmęczeni po ciężkim dniu pracy.